Cześć, Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. Dziś miał być zupełnie inny film, jednak sytuacja na pewnym węźle drogowym tak mnie zbulwersowała, że postanowiłem o tym powiedzieć dwa słowa. Jak zapewne wiecie, trwa budowa autostrady A1 z Łodzi, a dokładnie od węzła Tuszyn do Częstochowy. Cały odcinek będzie miał od razu trzy pasy ruchu w każdą stronę. Oddanie do ruchu całej drogi ma nastąpić jesienią tego roku. Czym się tak zdenerwowałem? Otóż w tym tygodniu wykonawca prac wykonał oznakowanie poziome, czyli potocznie mówiąc pomalował pasy ruchu. Ogromne zdziwienie moje oraz moich kolegów z forum Skyscraper City wzbudził sposób wykonania oznakowania poziomego. Otóż na węźle Tuszyn, jadąc z północy na południe, jest właśnie przejście z dwóch do trzech pasów ruchu. Do węzła Tuszyn od strony północnej doprowadzona jest autostrada A1 o dwóch pasach ruchu od strony Łodzi i Gdańska. Natomiast od strony północno-zachodniej doprowadzona jest dwupasowa łącznica od strony miasta Tuszyn. Prowadzi tędy droga krajowa nr 12 i 91. Więc w tym miejscu na węźle Tuszyn spotykają się cztery pasy ruchu. Dwa od strony północnej, czyli od strony Gdańska, i dwa od strony Tuszyna. I od tego miejsca powinny być trzy pasy ruchu aż do Częstochowy. Co zrobiła Generalna Dyrekcja Oddziału w Łodzi? Droga, nie wiadomo dlaczego, została zwężona do dwóch pasów ruchu, tylko po to, żeby po 150 metrach z powrotem ją poszerzyć do trzech pasów ruchu. Żeby była jasność, w tym miejscu jest na tyle szeroko, że trzy pasy ruchu plus pas awaryjny się mieszczą. Sytuacja jest kuriozalna i niewytłumaczalna. Takich miejsc w Polsce, gdzie do drogi głównej, która ma dwa pasy ruchu w jedną stronę, dochodzą kolejne dwa z łącznicy, jest mnóstwo. Wymienił kilka z nich. Są to: węzeł Poznań Zachód, gdzie do autostrady A2 od strony Świecka dochodzą dwa pasy z łącznicy od strony Piły i Wrocławia. Pas prawy z łącznicy się kończy, a pas lewy z łącznicy staje się pasem prawym na autostradzie. To samo jest na węźle Poznań-Krzesiny. Autostrada A2 od strony Łodzi i Warszawy ma dwa pasy ruchu. Od strony Kurnika i Katowic, czyli z drogi S11 oraz centrum Poznania, dochodzą kolejne dwa pasy ruchu. I podobnie jak na węźle Poznań Zachód, prawy pas się kończy, a lewy z łącznicy staje się prawym pasem na autostradzie. Tak jest również na A2 na węźle Pruszków, gdzie do A2 od strony Łodzi i Poznania dochodzą dwa pasy z Pruszkowa. Taka sama sytuacja jest również na węźle Konotopa, gdzie do drogi ekspresowej S2 od strony Łodzi i Poznania dochodzą dwa pasy od strony S7 i S8 od strony Gdańska i Białegostoku. W każdym z tych miejsc prawy pas dochodzący znika i zostają trzy pasy na wprost. Nikomu nie przyszło na myśl zwęzić drogę w tych miejscach do dwóch pasów, tylko po to, żeby po 100 czy 200 metrach znowu ją poszerzyć. Dlaczego więc akurat tutaj zrobiono inaczej? Otóż Generalna Dyrekcja Oddziału w Łodzi odpisała dziś na Twitterze, że wszystko jest ok. Zgodnie z przepisami pas włączania nie może być prowadzony na wprost. To jest odpowiedź Generalnej Dyrekcji. No dobra, pomyślałem sobie, że może ludzie z Generalnej Dyrekcji w Łodzi nie wyjeżdżają poza Łódź i nie wiedzą, że w innych częściach naszego kraju robi się inaczej. A jednak nie, przenosimy się raptem 10 km dalej na północ, czyli na węzeł Łódź Południe, gdzie autostrada A1 łączy się z drogą ekspresową S8. I co widzimy? Łącznica dwupasowa prowadząca od strony Gdańska ma dwa pasy ruchu i ten prawy się kończy, a lewy zmienia się w normalny pas ruchu w kierunku Wrocławia. Kawałek dalej na północ, na węźle Stryków, na autostradzie A2, również jest taka sama sytuacja. Dwa pasy dochodzą od strony Łodzi z drogi nr 14. Prawy pas dochodzący się kończy, a lewy staje się normalnym pasem ruchu. Ja rozumiem, że każdy z nas popełniał błędy, ale to, co się tutaj wydarzyło, jest według mnie niewytłumaczalne. Zwężamy autostradę, która ma odpowiednią szerokość na trzy pasy ruchu plus pobocze, do dwóch pasów ruchu, tylko po to, żeby po 150 metrach ją poszerzyć. To według mnie nie miało prawa się zdarzyć, a jednak się udało. Mam nadzieję jednak, że Generalna Dyrekcja Oddziału w Łodzi zrozumie swój błąd i poprawi oznakowanie poziome.
Na szybko narysowałem, jak przy użyciu przysłowiowego kubła z farbą można i należy to poprawić. A więc prawy pas dochodzący z łącznicy się kończy, a lewy zmienia się w prawy pas ruchu. Sytuacja na miejscu dodatkowo jest o tyle dziwna, że jak spojrzymy w stronę Częstochowy i Katowic, to widzimy na znaku pionowym, że powinien zaraz zaczynać się pas lewy. W rzeczywistości zaczyna się pas prawy, więc jest tutaj jakieś ogromne zamieszanie. Niedługo pojawią się na moim kanale filmy m.in. o drodze ekspresowej S14, czyli zachodniej obwodnicy Łodzi. W przygotowaniu jest również film o S19, czyli polskim odcinku Via Carpatii. Niedługo również długo wyczekiwany film o węźle Lubelska w Warszawie. Chcę również wyjść z filmami poza Polskę i robić materiały o drogach w innych krajach. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Radek.